Otwieram obrady 29. sesji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Witam Państwa Radnych Rady Powiatu, witam Zarząd Powiatu, witam Naczelników Wydziału Starostwa, witam kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Witam przedstawicieli związków i organizacji społecznych, przedstawicieli mediów oraz wszystkich, którzy przybyli na dzisiejsze obrady. Szanowne Panie i Szanowni Panowie, Radni Rady Powiatu. W dzisiejszych obradach bierze udział 21 radnych. Co do ogólnego stanu 25 radnych stanowi to 84%. Stwierdzam, że obrady sesji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim są prawomocne. W materiałach na dzisiejszą sesję Państwo Radni otrzymaliście zaproponowany porządek obrad. Czy w tym momencie mamy jakieś propozycje do zmiany porządku? Nie ma, więc bardzo proszę Pana Wiceprzewodniczącego o odczytanie porządku dzisiejszych obrad. Porządek obrad 29. sesji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim, zwołanej na dzień 28 grudnia 2012 roku. Punkt pierwszy. Otwarcie 29. sesji Rady Powiatu. Punkt drugi. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Punkt trzeci. Przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty. Przyjęcie protokołu z obrad 28 sesji. Punkt piąty. Informacja o bieżącej działalności Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Punkt szósty. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian w budżecie powiatu tomaszowskiego na 2012 rok wraz z autopoprawką. Punkt siódmy. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2012-2026 wraz z autopoprawką. Punkt ósmy. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany uchwały nr 53/388/2006 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania statutu domowi dziecka w Tomaszowie Mazowieckim. Punkt 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany uchwały nr 53/389/2006 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania statutu rodzinnemu domu dziecka w Tomaszowie Mazowieckim. Punkt 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany uchwały nr 53/390/206 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania statutu rodzinnemu domu dziecka w Ruboszewach. Punkt 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany uchwały nr 27/193/2008 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 października 2008 roku w sprawie nadania statutu rodzinnemu domu dziecka w Rzosik w Tomaszowie Mazowieckim. Punkt 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany uchwały nr 14/109/2007 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 25 października 2007 roku w sprawie nadania statutu rodzinnemu domu dziecka w Tobiaszach. Punkt 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie ustalenia w budżecie powiatu tomaszowskiego wykazu wydatków, które nie wykazają z upływem roku budżetowego 2012. Punkt 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie powierzenia zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych. Punkt 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019.
Punkt 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie utworzenia ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego i włączenie go w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 z siedzibą przy ulicy Świętego Antoniego 5761 w Tomaszowie Mazowieckim. Punkt 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie powiatu tomaszowskiego. Punkt 18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim na 2013 rok. Punkt 19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2013 rok. Punkt 20. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w okresie między 28 a 29 sesją Rady Powiatu. Punkt 21. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 22. Wnioski i oświadczenia radnych. Punkt 23. Sprawy różne. Punkt 24. Zamknięcie obrad 29. sesji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? 21 za. 21 jednogłośnie 22 głosy za. Przechodzimy do punktu 4, mianowicie przyjęcie protokołu z obrad 28 sesji. Protokół wyłożony był w biurze Rady i do chwili obecnej nie wniesiono żadnych uwag, żadnych zastrzeżeń. Czy w obecnej chwili ktoś z Państwa radnych ma jakąś uwagę? Nie ma. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Za, czyli jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5, mianowicie proszę o przekazanie informacji o bieżącej działalności Tomaszowskiego Centrum Zdrowia i bardzo proszę pana dyrektora do spraw medycznych, pana Wojciecha Zawalskiego, o przedstawienie tej informacji. Przewodniczący, panie starosto, szanowni państwo, w imieniu pani prezes Błaszczyk, dzisiaj nieobecnej z powodu choroby, pragnę państwu przedstawić informację dotyczącą działalności Tomaszowskiego Centrum Zdrowia za okres od stycznia do listopada bieżącego roku. Na początku chciałbym przedstawić wyniki finansowe za 11 miesięcy bieżącego roku. Najważniejsze przychody ogółem stanowią 49 301 394 zł, co stanowi 107% w stosunku do przychodów za analogiczny okres poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży wynoszą 48 919 963 zł, co stanowi 106,8% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł za te 11 miesięcy 1 104 285 zł, co stanowi 172,8%. Zysk netto wyniósł 928 358 zł, co stanowi 210% w stosunku do stycznia, listopada 2011 roku. Jeżeli chodzi o realizację kontraktu na świadczenie usług zdrowotnych za 11 miesięcy, w zakresie hospitalizacja wykonaliśmy 111,2%, w zakresie ambulatoryjna opieka specjalistyczna 100,4%, tomografia komputerowa 111%, opieka psychiatryczna 107,5%, rehabilitacja lecznicza 105,6%, świadczenie pielęgnacyjno-opiekuńcze 98,3%, ratownictwo medyczne i transport medyczny 100%. Tutaj jest stawka kapitacyjna, także nie ma możliwości innego wykonania niż 100%. Ogółem stanowi to 108,8% i prognozujemy, że na koniec roku w granicach 110% będzie wykonany kontrakt w zakresie umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeżeli chodzi o liczbę hospitalizowanych pacjentów i obłożenie łóżek oraz liczbę wizyt w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w okresie 11 miesięcy leczyliśmy 19 321 pacjentów przy średnim czasie pobytu pacjenta w szpitalu 5,5 dnia.
Największe obłożenie odnotowały oddziały neurologiczny, psychiatryczny, chorób wewnętrznych, rehabilitacji oraz chirurgiczny. W poradniach specjalistycznych przy Tomaszowskim Centrum Zdrowia gościliśmy 86 533 pacjentów. Oczywiście mówimy o wizytach, a nie o osobach. Przejdę teraz do omówienia bieżących wydatków oraz zakupów, które dokonano pomiędzy wrześniem, kiedy było poprzednie sprawozdanie Państwu składane, a grudniem bieżącego roku. Dokonaliśmy zakupów na poszczególne oddziały. Oddział chorób wewnętrznych, stymulatory zewnętrzne dwujamowe, 2 sztuki zostały zakupione. Na blok operacyjny na potrzeby oddziału urologicznego ureterorenoskop. Oddział neurologiczny został wzbogacony o elektrokardiograf. Najpoważniejszym wydatkiem było zakup lampy rentgenowskiej na potrzeby Centrum Diagnostyki Obrazowej za kwotę 56 160 zł. Wynikało to z awarii tomografu komputerowego i konieczności zakupu lampy. Zakupiliśmy również na oddział chorób wewnętrznych 2 pompy infuzyjne. Do poradni ginekologicznej dokonano zakupu diatermii elektrochirurgicznej za kwotę 27 624 zł. W pozostałych komórkach drobny sprzęt, jeżeli chodzi o wyposażenie medyczne. Ważną pozycją w wydatkach i zakupach było zakupienie sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi na kwotę łączną 51 806 zł. Wiązało się to z komputeryzacją procesu zleceń laboratoryjnych oraz wprowadzeniem oprogramowania nowego do laboratorium przy Tomaszowskim Centrum Zdrowia. Dokonano również 2 zakupów inwestycyjnych w postaci agregatu prądotwórczego na kwotę zakupu 913 602,95 zł oraz dźwigu osobowo-towarowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych na kwotę 180 556,62 zł. Były to nie w pełni przez nas realizowane zakupy. Jeżeli chodzi o dofinansowanie dźwigu, otrzymaliśmy dofinansowanie z PFRON-u, natomiast agregat prądotwórczy był finansowany ze środków unijnych. Obecnie rzeczy, które są ważne i wydarzyły się w ostatnich miesiącach w Tomaszowskim Centrum Zdrowia, dokonaliśmy oprócz wspomnianych modernizacji również modernizację ujęcia wody w celu zachowania wymaganych parametrów zgodnych z normami stacji sanitarno-epidemiologicznej. Wykonano drobne prace malarskie w niektórych pomieszczeniach poradni specjalistycznych oraz prace malarskie remontowe w aptece szpitalnej. W chwili obecnej trwają również prace remontowe na klatkach sodowych Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Jak również rozpoczęła się inwestycja realizowana na potrzeby Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, instalacja tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego w siedzibie Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Z przyjemnych rzeczy, które nas spotkały, kapituła ogólnopolskiego konkursu medycznego przyznała Tomaszowskiemu Centrum Zdrowia 2 nagrodę pod postacią srebrnej perły Esculapa w ogólnopolskim konkursie perły medycyny za rok 2011. W poprzednim roku, jak Państwo pamiętacie, otrzymaliśmy wyróżnienie. Liczymy, że w przyszłym roku ta perła będzie złotą perłą. Jeżeli chodzi o rozpoczęcie kolejnego roku, podjęliśmy rozmowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i został zatwierdzony plan finansowy na kolejny rok. Zaplanowane przychody z tego tytułu będą praktycznie analogiczne co w roku bieżącym i wyniosą około 49,5 miliona złotych. Jeżeli chodzi o działalność bieżącą, to są wszystkie rzeczy, które chciałem Państwu przekazać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych ma pytania do Pana Dyrektora? Pan Radny Mariusz Węgrzynowski. Panie Rektorze, pytałem o kilka spraw na komisji, natomiast jeszcze w międzyczasie nasunęło mi się jeszcze kilka innych pytań. Pierwsza taka sprawa. Czy w chwili obecnej toczą się jeszcze jakiekolwiek sprawy w sądach przeciwko Tomaszowskiemu Centrum Zdrowia? To jest pierwsza kwestia. I druga sprawa. Czy są planowane w przyszłym roku zwolnienia w spółce?
czy też może zatrudnienie nowych pracowników. I taka jeszcze serdeczna prośba, ponieważ te materiały, które otrzymujemy co 3 miesiące, one są do siebie bardzo podobne. Są tam oczywiście te najważniejsze informacje, ale bardzo bym prosił, żeby ewentualnie za 3 miesiące przygotować materiały dotyczące struktury organizacyjnej spółki. Bo tutaj jako radni nie mamy na ten moment żadnej wiedzy. Na pewno jest wiele pytań, ale chcielibyśmy najpierw takie materiały po prostu od Państwa pozyskać. Jeżeli mogę, dotyczącej struktury, bardzo chętnie przedstawimy, wynika to z regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego, który mamy, także jest to ogólnie dostępne na stronach internetowych szpitala, o ile się nie mylę, jest dostępny. Jeżeli nie, to oczywiście przekażemy Państwu tą informację. Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące pozwów przeciwko spółce, w dalszym ciągu w sądach są pozwy wynikające z tak zwanej ścieżki dojścia, czekamy na rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego. Pojedyncze sprawy również toczą się przed innymi sądami. Nie mam pełnej wiedzy, ponieważ nie byłem przygotowany o konkretne sprawy i konkretne wysokości. Jeżeli Pan sobie będzie życzył, to też możemy przygotować na następne spotkanie taką informację. Prawdopodobnie również toczą się albo są przygotowywane jakieś pozwy wynikające z działalności leczniczej, natomiast nic, co wpływa istotnie na działalność spółki, w tej chwili przed sądem się nie toczy, według mojej wiedzy. Mogę uzupełnić to, co byłem zapytany na Komisji Zdrowia, ponieważ już się przygotowałem, jeżeli chodzi o pozwy dotyczące nadwykonań, które spółka złożyła. Złożyliśmy 2 pozwy, jeden w dniu 19 sierpnia 2012 roku na kwotę 2 241 116,46 zł oraz drugi pozew złożony w dniu 24 sierpnia bieżącego roku. Kwota dochodzona to są 2 325 598,47 zł. Tak jak wspomniałem, nie ma wyznaczonego terminu rozprawy. Czekamy, aż sąd wyznaczy pierwszy termin rozprawy. Jeżeli chodzi o planowanie zatrudnienia pracowników czy też zwolnienia pracowników, nie są przewidywane żadne ani grupowe zwolnienia pracowników, ani w jakimś dużym zakresie planowane zatrudnienia pracowników. Wszystkie, które będą dokonywane, wynikają z bieżącej działalności i naturalnej rotacji pracowników, jak również potrzeb uzupełniania kadr związanych z bieżącą działalnością, chorobami i tego typu sytuacjami. Czy są jeszcze pytania do Pana Dyrektora? Nie ma. Jest. Przepraszam. Kontynuując ten wątek nadwykonań, Pan powiedział, że są złożone 2 pozwy, w sierpniu były składane na poszczególne kwoty. A ja chciałem dopytać, a co się działo między sierpniem a teraz ostatnimi dniami grudnia? Czy są wykonane nadwykonania i w jakiej wysokości? Pozwy, które złożyliśmy, były złożone, pierwszy pozew za rok 2010, drugi pozew za rok 2011. Rok 2012 jeszcze się nie zakończył. Jak wspomniałem, w chwili obecnej za 11 miesięcy mamy ogólnie 108,8%, co świadczy, że 8,8% zostało nadwykonane. Natomiast te procenty oczywiście ulegają zmianie z uwagi na różne walidacje i procesy kontrolne Narodowego Funduszu Zdrowia. Po zamkniętym roku my dokonujemy przesunięć pomiędzy poszczególnymi zakresami i dopiero w okolicach miesiąca marca, kwietnia będziemy wiedzieli, czy dysponujemy realnymi nadwykonaniami i czy będziemy się ubiegać i w jakiej formie o zapłatę za te nadwykonania, dokonania do Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie ma więcej pytań. Dziękuję, Panie Dyrektorze. Dziękuję bardzo.